Siemano, z tej strony Prozura, dzisiaj zrobimy wspólnie animację. Mam taką nadzieję przynajmniej. W ankiecie, którą realizowałem 2 dni temu, wygrał boss, a raczej walka z bossem. I pomyślałem, że nie będę kombinował z jakimiś cudami, opierał tego na jakiejkolwiek istniejącej już grze, lore czy czymkolwiek. I zrobimy to jednakże od zera, bazując na mojej postaci do areny animatorów. Jeżeli nie wiesz, czym jest arena animatorów, bij na naszego Discorda Prozuraki, masz linki w opisie. Ponad 17k ludzi, masz cały panel z areną animatorów. Jest to miejsce, gdzie wymyślasz swoją postać, masz kanał do postaci, masz kanał do walk, masz karczmę, gdzie rozmawiasz sobie z innymi animatorami, możesz się wyzywać na pojedynki, zdobywać szacunek na serwerze, zdobywać punkty i prestiż swojej postaci poprzez właśnie tworzenie animacji. I teraz uwaga, jak to będzie wyglądało? Przede wszystkim dzisiaj zanimujemy bossa w postaci mojego patyczaka kawowego, ponieważ moja postać opiera się na mocy kawy. Zrobimy pewnie jakąś scenerię kawiarni, czegoś takiego. I teraz uwaga do ciebie, jeżeli nawet nie potrafisz animować, ale chcesz się pobawić i wziąć udział w całości, ale potrafisz rysować jeszcze dodatkowo, możesz wziąć udział i robić fanarty do tego wszystkiego. Założymy kanały, teraz jeszcze tego nie ma, ale tutaj są kanały do tego eventu właśnie przeznaczone, pewnie już je założymy i dodam je w montażu. Jeżeli chcesz coś narysować, jakiś fanarcik walki z tym bossem, kilkunastu postaci, czy twojej postaci, nie musisz wcale robić animacji, wszelkiego rodzaju arty są mile widziane, a najlepszy prawdopodobnie wyląduje na miniaturce filmu z ogłoszeniem wyników tego wszystkiego. Jeszcze tylko jedna rzecz, którą wam powiem. Jeżeli chcecie brać udział i wysyłać swoje projekty, ja udostępnię całą animację w formie MP4, w formie GIF-u, więc spokojnie każdy będzie mógł to zaimplementować do jakiego tylko chcecie programu. Jedyna uwaga ode mnie: jeżeli korzystacie z programów typu Pivot i chcecie sobie zrobić prostą animację patyczaka i wyrenderować mi ją na green screenie, musi ona być Full HD. 1920x1080 to jest rozmiar, który jest wymagany, żebym ja to potem zmontował, wyciął green screena i wrzucił was wszystkich razem, ponieważ boss będzie w tych samych momentach atakował, w tych samych momentach będzie otrzymywał obrażenia i w tych samych momentach będziecie go mogli katować po prostu, aż w końcu polegnie. Oczywiście dzisiaj mamy film sponsorowany, ponieważ całość robię jak zwykle w moim ulubionym setupie z Zenbookiem Pro Duo od firmy Asus. No i co, lecimy. Tutaj sobie zostawię przestrzeń na rewki, tutaj mam OBS-a, mamy program, zasuwamy. Ja wam powiem tak, rozrysuję to szybko mniej więcej, jakbym to widział tak na szybkości, nie? Tylko zmienię wam tło na jakieś szare, żeby wam oczy nie wystrzeliły, bo jest od tej bieli to można naprawdę cyk. Dobra, lecimy. Wiecie co? Ja to będę robił na przyspieszeniu, pewnie będę do was gadał w trakcie, bo przejechałem się ostatnio, że gadanie i robienie to nie pasuje do siebie, więc prawdopodobnie już leci praca w tle. Dobra, siemano, postprodukcyjny Prozu, słuchajcie, jestem już po wszystkim, po nagraniu całości, więc opowiem wam od A do Z, co robiłem. Od razu mówię, że będziecie mieli do jakiegoś procesu nagranie, tylko bo potem padły mi kamery, wybiła już północ i nie mogłem drzeć japy z uwagi na moich sąsiadów. Myślę, że wszyscy to jak najbardziej rozumieją. Słuchajcie, wymyśliłem sobie tak, że będziemy mieli tło w kawiarence, jakiejś takiej kawiarni, coś takiego. Zrobiłem dwie szafki, zrobiłem szafę z drzwiami otwieranymi po środku, ale nie ruszałem jej spokojnie. Zrobiłem marmurowy, biały blat, tak by wszystkie wasze postacie były widoczne i mojego bossa, który jest moją postacią z areny w formie takiego dużego bydlaka wiszącego nad tym wszystkim. I teraz uwaga, ja będę chciał na pewno zanimować taki ruch, żeby on, powiedzmy, że machnął ręką i zmiótł pół stołu, tak gdzieś dotąd. Także wszyscy, którzy chcą przeżyć ten atak, muszą wyjść w tę stronę ekranu. Potem zrobię, że on pewnie dostanie obrażenia, więc myślę, że coś może podkolorujemy go na czerwono, jakoś zarysujemy. Od razu mówię, że mimikę będę robił na samym końcu, pewnie wam to jeszcze dogram. Potem będę chciał, żeby on wziął dwoma pięściami, walnął w stół, jakaś mini fala uderzeniowa się rozejdzie, ale bez trzęsienia ekranu, bez niczego takiego, ponieważ nie chcę, żebyście mieli potem problemy z wysokościami, z poziomami i tak dalej, bo wiem, że nie wszyscy korzystają z tych samych programów i niektórzy będą musieli operować na gifach, co będzie problematyczne potem w sklejaniu tego wszystkiego. No i na koniec po tym walnięciu prawdopodobnie on jeszcze dostanie dwa hity i będę chciał, żeby on, powiedzmy, mimiką będę to określał, a mimikę zrobiłem na końcu, żeby oczy jego jakby podeszły do góry, wiecie, same białka zostaną mocno się wpieni rodem, niczym Super Saiyanin, powiedzmy dwójeczka, takie chyba najprostsze porównanie, i zacznie po prostu tak machać łapami, powiedzmy, nie wiem, tutaj coś robić palcami, jeszcze zobaczę, jak to zanimuje, żeby z nieba zaczęły spadać nam pojedyncze takie szoty. Prawdopodobnie zanimuje jeszcze, że te wszystkie filiżanki, kubki, wszystko co zrobiliśmy na szafkach w tamtym momencie zacznie spadać, także zrobi się niezły miszmasz, ale zobaczymy, na ile mi pozwoli czas, tak żeby też każdy z was mógł wziąć w tym udział. Specjalnie nie robię jakoś mega skomplikowanego, specjalnie nie robię jakichś fenomenalnie wielkich efektów, błysków, cudów, blurów, bo chcę, żeby nawet w prostym, wyrenderowanym gifie można było z tego fajny, przyjemny sposób skorzystać, chociażby importując to do Pivota. Tak mam w zamiarze to zrobić, dlatego nie dodawałem jakichś hardkorowych cieni, nie kombinowałem z super efektami, chociażby z RTFX packa, który mam w After
Effects chciał, mógłbym, bo tam właściwie są gotowe efekty, za które zapłaciłem. Postanowiłem, że zrobię wszystko od zera, włącznie z tymi wszystkimi ruchami, które polegały na frame by frame'owym, prostym zanimowaniu tych ataków. Wiadomo, chciałem robić znowu kolejnego bossa na twinach, żeby coś tym razem się przyjemniejszego działo. Mam nadzieję, że kumacie klimat i kumacie, co chciałem przekazać, więc co się robi w tle? Siemano, postprodukcyjna przerwa. Właśnie to sam obiadek od Darii, mojej wspaniałej, więc sobie dogrywam wam, na czym stoimy. Zobaczcie, mam już wstępnie zrobioną animację. Gdzie mam myszkę? Nie mam myszki, ale mam tablet, dobra. Wstępnie mam animację walnięcia, robiłem ją teraz cały czas. Tak ona się prezentuje. Więc myślę, że jesteśmy w miarę na dobrych torach. O, zaatakuj. Wiadomo, jeszcze musimy to wygładzić, musimy trochę rzeczy dodać, ale i tak jest lepiej, bo chciałem właśnie wszystko frame by frame'owo robić. Wiadomo, że twiny występują, tej ręki raczej już nie będę ruszał, chciałem ją oryginalnie ruszyć, ale kurde, zje mnie czas, a chcę wam to jutro opublikować, więc lecę dalej. Teraz myślę, że zrobię formę takiego ładowania, powiedzmy, że on tak będzie, wiecie, i jakieś takie właśnie z nieba będą pociski leciały. Jak ktoś zostanie w tej sferze, a nie przejdzie tutaj, no to Insta ma przerąbane. Lecimy dalej. A no i od razu dzięki wszystkim, którzy teraz napisali smacznego, bo pewnie trochę was się znajdzie. Lecimy dalej. Ja od was tylko wymagam tego, powiem wam tak, niezależnie czy będziecie robili to w Pivocie, czy w Krycie, czy w jakimkolwiek innym oprogramowaniu, prośba jest ode mnie taka, żebyście wyrenderowali całą pracę w formie pliku MP4 najlepiej, albo GIFa, jestem w stanie wybaczyć GIFa, z tym, że prośba, wyrenderujcie to w 1920x1080p, czyli Full HD. Dlaczego? Bo jak green screenowo zrobicie coś w Pivocie, to ustalcie sobie od razu poziom sceny, rozmiar sceny na właśnie Full HD. Z tego względu, że ja potem wycinając green screena nie będę miał pikseli, nie będę miał problemów z tym, żeby wrzucić kilka postaci naraz, które wspólnie ze sobą to atakują. Dlaczego to mówię? Bo będę chciał wszystkie wasze animacje, niezależnie czy będzie nas 20, czy będzie nas 50, czy będzie nas 100, albo powiem lepiej 100, bo wiadomo, że są wśród nas też panie, które animują, to ja potem wszystkie te animacje w takim idealnym scenariuszu chciałbym wrzucić naraz, wycinając green screena, czy mi to wyrenderujecie w MP4, czy mi to wyrenderujecie w mowie z przezroczystością, byłoby super, czy mi to nawet wyrenderujecie w tym GIF-ie. Ważne, żeby była tylko i wyłącznie wasza postać i wszystkie efekty z nią związane. Bez przezroczystości najlepiej, żebym ja nie miał problemu, tak jak mówię, z wycinającym się green screenem i tym, że jakiś zielony efekt potem zostanie. To jest prośba ode mnie do was. I jeżeli to zrealizujemy w ten sposób, to czy ty będziesz miał animację przez 5 sekund i zostaniesz zmieciony tą łapą, czy zostaniesz na 8 sekund i po tym zmiecieniu odskoczysz i na przykład zadasz jakiś cios temu bossowi i potem polegniesz, czy wylecisz za scenę, czy zostaniesz zmiażdżony od pięści, czy trafi cię pocisk tej kawy lecący z nieba, czy przeżyjesz całość i zrobisz całą pełną animację włącznie z pokonaniem tego bossa i jakimś super standem na końcu, zależy już tylko i wyłącznie od ciebie. Prośba tylko i wyłącznie jest taka, żeby renderować to w Full HD na green screenie. I wysyłajcie wersję na ten kanał, będzie już przygotowany dla was ten kanał, żebyście mogli publikować swoje prace. Jak zwykle, dwie formy. Pierwsza z moim bossem i waszą postacią, która go atakuje, żebym zobaczył, jak sobie poradziliście 1v1 kontra ten boss. I poniżej wrzucicie od razu wersję z green screenem, gdzie widać tylko waszą postać, która robi wszystkie ataki i tak dalej, a pod nią jest zielone tło. Dlaczego? Bo ja właśnie taki plik mogę wtedy wziąć, wycinam green screena i sama wasza postać i wiele, wiele innych postaci, innych animatorów będzie nałożone w tym samym momencie na moją animację i wy wszyscy w tym samym momencie będziecie się bić z tym bossem. Może być naprawdę z tego świetna zabawa. Wiem, że jesteście fenomenalnymi artystami, którzy już wielokrotnie pokazali mi, że mimo różnicy poziomu, mimo różnicy pomysłu na wykonanie danej pracy, zawsze te kolaby się kończyły w mniej lub bardziej spektakularny sposób. Czekam na wasze propozycje, mam nadzieję, że sam boss wam się podoba. Nie jest jakoś mega, mega przesadzony, nie jest, broń Boże, zbyt zaawansowany czy jakoś za bardzo angażujący, więc każdy z was może jakąś mniejszą lub większą część w tej walce i w tej animacji odegrać. Czekam na wasze prace, tyle ode mnie, jakbym prozurę, wy byliście wy. Mam nadzieję, że cały making of i postprocesowo to, co robiłem, było dograne i wam to wrzuciłem, ponieważ na tym etapie jeszcze nie dogrywałem mimiki, ale wiem, że na pewno zrobię mimikę, zrobię jakieś bajerki, zrobię jakieś mniejsze efekty kawy, żeby to nie było, wiadomo, nudne. Wbijajcie na Discorda, jeżeli chcecie znaleźć osoby, które zrobią z wami kolabo w 2, 3, 5, 10 osób naraz. Tyle ode mnie, czekam na wasze prace, jestem bardzo, bardzo ciekaw, co pokażecie. Cześć!